Także tu pokażemy też gołąbki z rozkładu. Tu taki jest, może zacznijmy od mojego takiego bardzo super, super gołąbka. Tu jest jeszcze 13 rok od Petera van der Merwe. Tu jest, już pokażemy. To jest, o tutaj. To jest jego ze słynnego Amigo. Amigo. To jest gołąbek właśnie. Który się wywodzi z gołębi Peter van der Merwe, ale głównie z Kopmanów i jego tam, i tutaj z tego jeszcze Ripleya, tego jego takiego bazowego gołębia, to jest tam od Kopmana. Znaczy Ripley był ogólnie od Sangersa, ale to jest czysty Kopman, prawda? No, tu jest taki gołąbek fajny. Tutaj gołąbek też już jest z belgijski. 601-5865, nie? Też zaraz pokażemy. Też kawał. No, to są gołębie ogólnie duże, mocne, nie? Bo to są gołębie na krótki dystans, nie? Te z Belgii, bo tamte już są inaczej ułożone, ale te to są takie, o, proszę zobaczyć, jakie ma skrzydło, nie? No. No, wentylowane i wszystko. To jest młody gołąb, nie? To jest on 2 lata, on dopiero tak naprawdę, teraz w tym roku u mnie dopiero on ma jajka, nie? To naprawdę, no silne, mocne gołębie i upierzenie. Zobaczymy po czym to jest ten gołąbek. 8, o jest jeszcze pierwszy z przodu, nie? 8, 5, 8, no i proszę zobaczyć z czego się wywodzi, tutaj jest wszystko z tyłu, nie? Jeszcze ze słynnych linii z Deklaka, z Jansenów, Witte Jongen, Jansen. Także, no mówię, Engelsy, nie? Tu jakiś Horemans. Dlatego mówię, tu są takie, no wszystko takie super gołębie. No a tu ogólnie, bo później ma z tej strony jeszcze stara linia Szelensów na Horemansy zaparowane. No naprawdę, to mówię, to są kapitalne gołębie. Dlatego ja od Rogera brałem gołębie, no kupę lat. Już w 2009 roku jeździłem, 10 brałem. No i teraz z powrotem do tych gołębi wróciłem, prawda? No bo widzę, że się pokazują, nie? No a tutaj jest też mój gołąbek 716, to też jest właśnie z tych gołębi z Rogerowych, z tych pierwszych, starszych, wyhodowany, który też no, pięknie latał na lotach i już od, w tamtym roku już go przeznaczyłem do rozpłodu, nie? I też go, no kapitalnie, dlatego mówię, teraz jak coś mam, jak sobie pojadę, to sobie kupię coś tam, a jak nie kupię, no to taki, co jest zasłużony, lotowy, no to wtedy sobie przekładam do rozpłodu i tyle, nie? No, dlatego jak już z rozpłodu, z lotowego biorę, no to musi być go zasłużony, prawda? Który coś tam wylatał. No, także... No mówię, gołąbki są ciekawe, no przywiezione, przywiozłem je jako mutki 2021 i tak naprawdę, no w tamtym roku tak, no nie miałem czasu, miejsca i teraz w tym roku tak je trochę więcej poświęciłem czasu i teraz już w tym roku je tam ponaparowałem, mają jajeczka, chociaż nie powiem, bo w tamtym roku parę mutków też pociągłem po niektórych. No i się pokazały się już na mutka, prawda? Chociaż co prawda na mutka nie lecę tam, nie wiadomo jak, ale te 3-4 loty staram się dawać. No tak samo rok do tyłu, 2021. Mutka mi, można powiedzieć, że tylko 3 razy były w kabinie na lotach konkursowych. No a tu teraz już mamy przykład, ta samiczka roczna. Jako roczna już potrafiła wylatać 9. miejsce w okręgu w kategorii A9 KOW, prawda? Dlatego mówię, no to nie, ja tam nie przywiązuję wagi, o, tu proszę, jaki gołąb. Nie przywiązuję wagi, że tam, że no nie mam czasu, po prostu nie mam czasu, tak jak mówię, ja tam dużo na weekendy pracuję, spędzam czasu w pracy i tak
gołębie mówię, no, na młode nie mam czasu. Więcej się staram poświęcić na stare, przyłożyć się, a młode to traktuję tak, żeby się przeleciały, zapoznały się z koszem i później już jako roczne. No, roczne też tam nie piłuję, tam na spokojnie. Później 2-3-letnie to już tam muszą robić program i jako 3-latek, jak już tam nie jest 2-letni, 3-letni nie spełnia moich oczekiwań, wylatuje i tyle, tak? No, także tu są samczyki, a teraz pokażemy samiczki rozpłodowe. Tak mówię, orientacyjnie coś wziął, bo, no bo tych gołąbków trochę jest, prawda? Jakbym miał wszystkie pokazać, to by nam czasu brakło. Ja nie starczyło. No, jest tutaj teraz tych gołąbków, mówię, dlatego wróciłem z powrotem do Rogera gołąbków, bo mi się naprawdę kapitalnie pokazują. Można było, jaka pogoda, no to wszystko trzeba obserwować i to nie ma, bo ja komuś dam, napiszę i ktoś to będzie stosował, a akurat przyjdzie lot z wiatrem i powie, a gołębie przebiało, nie? I nieraz jest tak, że też wchodzę do garażu, czwartek czy piątek, i powiem szczerze, intuicja. Nieraz, gdzie tydzień temu dałem z tego worka, a sięgnę do drugiego, nasypię coś, zamieszam i czy tam więcej kukurydzy, czy tam czegoś i są efekty, nie? No tak samo w tym sporcie też, powiem szczerze, szczęście też jest, nie? Trzeba mieć trochę szczęścia. Ale systematyka i właśnie notowanie. To jest najważniejsze. Jeszcze raz powtarzam, że ja jak się ustawiam, że piąta rano, to wstaję te w pół do piątej, żeby te gołębie już o piątej były na niebie, a nie tam, a jeszcze sobie pospię pół godziny, czy tam w tą, nie. To nie, bo to nie idzie w parze. Jak o 18 puszczam, to o 18. Jak jadę na trening, to łapię tak wcześniej, żeby tam już być o 18 na starcie i o 18 puścić. A nie tam, że 15, 10. Ja tam wolę pół godziny poczekać, jak mam się 5 minut spóźnić. No. To jest jak w wojsku czy w więzieniu. Jest ta i ta godzina jest śniadanie, o tej jest obiad czy spacerniak i to tego trzeba się trzymać, prawda? Systematyka, to jest najważniejsze. Ja nawet jak pracowałem w Holandii, czy później już tam robiłem i jeździłem do Petera, to on jak WF-ista, 3-4 stopery. Ja mówię, po co ci to, nie? On każdy gołębnik. Tu już się kończył, już mu piszczał, już go wyłączał, zwoływał i puszczał następne, nie? I to nie było to jak w zegarku, no, to musiało go zgrać. I dlatego to mówię, no, to później wszystko procentuje, punktuje. No i wiadomo, no, trzeba być też przewidywalnym, jak już rozmawiamy też dla młodych, trzeba gołębie dużo obserwować, nie? Bo już wiadomo, jak sezon lotowy jest, to czy jakaś profilaktyka czy coś, to wiadomo, trzeba zapobiegać. No bo jak już później przyjdzie sezon i już będziemy w sezonie leczyć, to już będzie, jak to się mówi, po zawodach, nie? Mm-hmm, czyli no. Wszystko przed, tak, obserwować, tak. Notować. Tak, bo to później, jak już mówię, gołębowi, jak już się będzie leki podawać i przyjdzie taki jakiś lot, 500 km, czy jakiś dłuższy, wymagający pod wiatr, gorący, no to ten gołąb już nie zrobi nam czołowego konkursu, prawda? Bo my już jakieś te leki będziemy mu podawać wcześniej. I tyle, no. Dlatego ja lecę też na sucho. Te gołębie są wypoczęte, nie łapią jakichś infekcji, bakterii, bo wiadomo, przy mutkach, on ma te mutki, więcej tego gritu zjada. Ja już w środę tak samo już grit zabieram, prawda? Staram się, żeby tych, no niby tam MM-ki nie podaję, bo tam sole, nie sole, no ale tam jakieś grit, nie grit, wiadomo, kamyki gdzieś tam coś nieraz bywa i dlatego w środę już odstawiam. Czy latują z lotu w niedzielę, no to wiadomo, jest też już nalany elektrolit, miodu dużo daje, cytryny daje, herbatę różnych tam ziół, parze, czy tam mięta, pokrzywa, czy rumianek i to wszystko jest w pojniku i one sobie to piją. Ale do czego dążę? Mówię, ten gołąb jest niezainfekowany, a przy młodych to wiadomo, i on wleci na oblot, no chwilę nieuwagi, gdzieś on zejdzie po dachu, gdzieś dziubnie czy coś, bo on szuka, bo on temu młodemu potrzebuje, przy młodym się wyjałowi i potrzebuje jakieś te mikro, makro elementy sobie pozbierać. A taki gołąb, co nie karmi, no to na bieżąco dostaje w karmie, na bieżąco jest jakiś ten program, dostaje jakieś tam, nie wiem, no zioła, czy jakieś drożdże, czy jakąś jodalinę, czy coś i on tego nie potrzebuje, prawda? Tylko się z karmy pobiera i wtedy ten gołąb jest
Przed lutami robimy kurację, tam jakieś, nie wiem, tam na różne te choroby, na drogi oddechowe, czy na jakieś tam grzyby. I później to już tylko systematycznie pilnujemy, nie? No bo wiadomo, no ja dbam o gołębie, a jest takich dużo osób, no to po prostu przywożą na pierwsze loty i gołębie są mieszane w kabinach, prawda? No i to też trzeba uważać, bo te gołębie razem przebywają, no i żeby sobie nie przywieźć choroby. No jak tylko przyleci gołąb z lotu, no to pierwsze co u mnie... Jakaś tam idzie delikatna karma, później już wieczorem idzie karma z propolisem, żeby tego gołębia, wiadomo, propolis to zabija te bakterie i to wszystko. W poniedziałek też jakaś idzie oregano na karmę w oleju z jakimś tam suszonym oregano, czy tam z białko, też te, bo to jest bakteriobójcze. No i coś już podajemy, coś jakoś tam przeciwko kokcydii, czy tam rzęsiskowi, żeby, wiadomo, żeby to przypilnować, nie? No. Tego mówię, no tutaj trzeba to pilnować wszystko, bo to jest właśnie, bo to szkoda, że tego sezon się później zacznie, tam czwarty, piąty, szósty lot się jakoś w miarę fajnie leci, żeby to zawalić, nie? Mówię, bo jak już się w sezonie leczy gołębie, to już mi się wydaje, już później nie ma sensu. Lepiej sobie odpuścić, bo można dobre gołąbki pogubić i ja powiem szczerze, taki miałem przypadek też w 17 roku. Byłem tam w Belgii czy w Holandii, już mniejsza z tym, i tato właśnie leciał i też, i widzę piąty, szósty lot, z lotu na lot jest coraz słabiej. Daliśmy gołębie do badania, no tato akurat nie przypilnował tego, jakieś też tam E. coli się wkradło, no wiadomo, jak się Zara leczy, podaje antybiotyk, to Zara też trzeba podać coś na grzyba czy coś, no tato nie podał, Zara miały grzyby. No i w końcu doszliśmy do porozumienia z weterynarzem, że lepiej te gołębie zostawić, mówi, bo pogubimy, i nie będzie najmniejszego sensu. I do czego dążę, że te gołębie zostawiliśmy, przeleczyliśmy na 100%, później jeszcze w styczniu zaszczepiłem bodajże na salmonellę i w 18 roku ja zrobiłem wyniki super, nie? I mistrza z 50, mistrza z całości, oddzielę mówię, i drugi mistrz w kategorii A, mistrz B, mistrz C, mistrz D, nie? No tymi samymi gołębiami można powiedzieć. Czyli generalnie też umiejętność powstrzymywania się. Tak, nieraz nie za wszelką cenę, tak samo mówię, w 2021 roku ja do 9 lotu miałem chyba 1,5 punkta do pierwszego. Już tak podgoniłem do pierwszego miejsca osoby, miałem 1,5 punkta straty, że mogłem włożyć kolejne loty, bo widziałem, gołębie się rozkręcały, bo nawet ten 9 lot to była 500 i zacząłem bić od pierwszego gołębia na oddział i pierwsza seria i wszystko, ale mówię nie mam czasu, bo akurat miałem taką robota się trafiła w Oławie i tam musiałem dojeżdżać, tam być w sobotę na 6 rano i mówię, nie będę się zarywał, bo nie ma sensu, gołębi nie przygotuję, a miałem też w większości gołębi dużorocznych i zostawiłem je. No i 2022 tymi samymi gołębiami może być zrobiłem wynik, nie? Także nieraz nie za wszelką cenę, bo tam, że jakiś puchar czy nie puchar, no ale no niestety, no ja też w te gołębie inwestuję dużo pieniędzy i przywożę no taki materiał, że naprawdę, nie? Szkoda by było pogubić przez... Tak, pogubić, no a mówię, no ile to trzeba włożyć wysiłku, czasu, pracy w tego mutka, nie? Żeby on też nam później, najczęściej jest ta choroba młodych, co nam te mutki chorują, na te adeno, nie adeno, no później te wywózki. No głupio stracić, a jak już ten gołąbek jest taki już roczny, gdzie już jest rozlatany, już on gdzieś tam jakąś już 500 zaliczył sobie spokojną. No, dlatego mówię, nieraz nie za wszelką cenę ten puchar czy ten czy wynik, lepiej sobie przeoszczędzić, zostawić sobie te gołąbki czy wstrzymać, tak samo jak nieraz hodowcy się napalają też na roczne. Może samiczkę to jeszcze bardziej można włożyć na jakąś tam 700 czy 500, jakaś tam cięższa czy coś, ale samczyki raczej, jak widzę, że gdzieś tam się pokazuje dwa razy czy raz nawet fajnie szczeli, to ja tam wolę go przyoszczędzić, zostawić, bo później wiem, że, bo u mnie też roczniaki
no nie zawsze roczniak się gdzieś tam se zajmie tą półkę, czy coś tam są przenoszone, wiadomo, nie? Inaczej jak on na tym gołębniku zostaje, to też jest inaczej. A jak jest przyniesiony, to ja nawet sam widzę po sobie, że jak on jako roczny przeleci i później po tym sezonie sobie zajmie gdzieś półkę, wychowa tego mudeczka, to później on już na ten drugi rok już ma tą celę, on jest taki bardziej odważniejszy, później sobie zniosą raz czy tam dwa razy te jajeczka, bo nie ukrywam, też inne lata leciałem tylko raz, robiłem jajka, nie, znosimy i później jakoś tak rozdzielałem i wyczekiwałem do końca i później zacząłem trenować, a teraz tak w tym roku spróbowałem dwa razy jajka, może tak kolega mi też podpowiedział, zobaczymy, może to będzie jakoś ten, lepiej czy nie lepiej. Dlatego mówię, no, ze względu też na te roczniaki, bo no nie oszukujmy się, te roczniaki, no to też jest, jak to się mówi, przyszłość gołębnika, nie? Nie za wszelką cenę je pogubić, a przeoszczędzić i one na pewno jako dwuletnie się odwdzięczą i trzyletnie. No. Także może teraz pokażemy parę gołąbków, co tutaj jest też. Tu są, o, tu jest samiczka, tu jest samiczka, czy to zobaczymy zaraz. Też jest fajna samiczka, to jest z jego też Rudy Dilsa, tu jest olimpijczyk. Mm-hmm. No, tu też taki tam kolega też tam pokazywał się dana, ale głównie się wywodzą z szarlatensów i na jego te tutaj United, to są jego takie topowe gołębie, nie? Z Petera van der Merwe, z tych Kotmanów, nie? No. Gołębie. Także jest 16 rok, samiczka też jest u mnie już długo, od młodeczka mam je kupione także i też dużo mutków po nie pociągłem i pociechy dała i wszystkiego, także gołąbki naprawdę są warte. Druga samiczka też 71-31, tu jest, to jest właśnie. To jest ta, gdzie tutaj ma, w rodowodach przebija się matka Kima i brat Kima, tak? A tutaj to jest taki imbret, bo tu widać na replaya, z jednej i z drugiej strony jest, nie? A od dołu ma dodana na Zwerklerk z Bentleya i to też takie są fajne konkursy, bo tu widać ten gołąb, ta Shira, co jest jej babka, to ma 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, same praktycznie jedynki, nie? Także no to nie są jakieś gołębie z przypadku, gdzie tam od niego brałem. Dlatego ja tam mówię, z Peterem też już trochę tam się znamy i tam u niego przebywałem i sobie jakieś tam fajne gołki nabywałem. Nie tam, nie wiadomo ile, ale zawsze po 2-3 sztuki sobie tam co roku przywoziłem. Są. No zobaczymy co to teraz w tym roku, tak są fajnie zaparowane, one nosiły się, zobaczymy co teraz, co pokażę, nie? I co ciekawe, w większości od na przykład od Rogera to gołębie są praktycznie wszystkie siwe, nie? Mm-hmm. Tam jest sporadycznie kilka, jest takich nakrapianych, może ciemnych, a tak wszystko to są siwe. Tak samo do mnie na gołębnik, może jak później tam przy filmie ktoś zwróci uwagę, no to może jeden czy dwa są czerwone, kilka nakrapiane, a tak wszystko jest praktycznie no, siwe. Nie ma jakichś tam białych, czerwonych, kolorowych, nie? No, też o, mocne skrzydło, duże. Są gołębie szybkie, nie? Czy gdzieś tam na krótki dystans? Tak, bo on głównie tam ma. Antwerpia to ogólnie oni lecą krótki dystans, prawda? Mm-hmm. Oni tam bardziej tak się ustawiają do 300, do 400, tam już sporadycznie. Chociaż tam Roger miał jakoś tam ostatnio, coś mi się chwalił, jak brałem te młode, że w 2020 czy 2021 mieli jakiś lot prestiżowy z Londynu i dał dwa gołąbki, trzy gołąbki, jakieś tam obstawiali za pieniądze. No i wygrał 11 tysięcy funtów, nie?
Ja pierwszego gołębia, no. O takie pieniądze można się zakładać. No, wiadomo. Stary hodowca, dużo gołębi nie hoduje, bo tam 16-17 wdowców mają, też tylko samcami leci, nie? Tylko samcami i... Także tam sobie lotuje się, bawi, no już też wiekowy. Też tutaj. Jest tych gołąbków, jest, mówię, no. 24 mam oryginały tych belgów, nie? Przywiozłem w 2021. Znaczy było więcej, ale tam usunąłem, znaczy usunąłem, odstąpiłem. Kolega taki jeden wziął dwa tego, a tak. Takie są z Leo Hormansu, z Gaston van de Wovert. No, tutaj jak widać, nie? Jest zaparowana Karl Schellens na Leo Hormansa. I tu jeszcze dodany Hoben Jansen. No tak głównie. Głównie w tych gołąbkach się lubuje, nie? Tak ma te stare linie. Tu też jest Hoben Schellens. No, tu jest Gaston van de Wovert na Jansena, nie? Jansen, a z drugiej strony Jansen Herbots. No, to są takie wszystko, wszystko takie topowe hodowle. Nawet tutaj jakaś mamy przy gołąbkach jeszcze tak samo z tego NL z Deknoka, nie? To są z Deklaka. Z Deklaka tu nawet, tu są na oryginalnych numerach Piet NL. Tutaj jest linia jeszcze gorogie, stara linia Sartie z Jansenów i tutaj jest też zaparowana na Jan Grondelars, nie? To przecież tu też są takie topowe, tutaj jest jakiś na linię Vossa z tych z Jansenów, także mówię, no tutaj naprawdę, no gołębie są, można powiedzieć, że topowe, nie? I u pana można kupić takiego gołębka? Jak najbardziej. Ja mówię, ja tam w tym roku też na młode się nie nastawiam, bo nie będę ciągnął dużo, bo nie ukrywam. No nie, tak jak mówię tu cały czas na filmie, że nie mam czasu, bo na młotki nie będę tam się... O, ten też jest. Kapi. Czyli tak. Gdzieś tam wkleimy numer telefonu. Tak, wkleimy numer telefonu, jakby ktoś był zainteresowany młotkami czy coś tam, to tam mogę odstąpić. Zapraszam do kontaktu. No i bym też prosił, jak już ktoś będzie chciał dzwonić, tak po 18, bo tak nie zazwyczaj nieraz przyjdę z pracy, to do gołąbków muszę pochodzić czy coś tam. I ten sobota, niedziela, jakbym nie odbierał koledzy, to zazwyczaj jestem w pracy. No dlatego mówię, mam taką pracę, że sobota, niedziela głównie jestem w pracy. Na utrzymaniu ruchu i ten, ale tak mówię, na tygodniu, czy tam jak ktoś będzie zainteresowany, tam po 18 to zapraszam do kontaktu i na pewno tam się będzie, no na pewno będzie, bo ja tam pierwszy ten lęk, czy coś sobie zostawię, czy tam jak ktoś będzie chciał, to możemy tam, czy drugi sobie zostawię, dla mnie to nie ma różnicy, bo to tam, mówię, gołąbki są fajne i naprawdę, no tu samiec się nawet trafił, ale to zaraz je wpuścimy. I także mówię, no ja tam dużo młodych nie ciągnę, bo mam 50-60 młodych, mi to wystarczy, a w tym roku nawet będę może i mniej młotków ciągnął, bo też mam około 85 na spis, no ile tych gołąbków zginie, prawda? A tak naprawdę to tam jest, no w większości to jest wszystko roczne i dwuletnie, tak? No tam tych 2020 to tam jest może tam, nie wiem, 10-12, a tak wszystko to są roczniki dwuletnie i roczne, także mówię, no tam i pomału tam mówię trochę też, no nie mam czasu, dużo czasu poświęcam też na pracę, a przy gołębiach, no niestety trzeba chodzić, nie? Przy gołębiach trzeba chodzić i dbać, no bo jak się nie będzie dbać, no to nie będzie wyników, nie? No, także. Także śmiało można dzwonić do pana Tomasza. Tak, zapraszam do kontaktu, jak ktoś będzie zainteresowany, to coś tam uhodujemy, nie? I na pewno widzimy się na locie u pana Tomasza. Tak, zapraszam. Na pewno jak już sezon będzie w pełni, to jakiś lot nakręcimy. Umówimy się na jakiś lot, zobaczymy jak to tam będzie. Także będziemy się widzieć. Także my już kończymy materiał. Dziękujemy panu Tomaszowi za wiedzę, za pokazanie gołąbków. Śmiało można dzwonić do pana Tomasza, podamy numer w opisie. Po gołąbki, no gołąbki są pierwsza liga, także
Także śmiało można dzwonić. Dziękujemy. Ja też dziękuję i zapraszam do współpracy. Dobry lot. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dobry lot. Thank you.